Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym przeglądzie rynków. Bitcoin został zdetronizowany. No wiedli fani Bitcoina pewno się nie spodziewali. Wzięło ich to z zaskoczenia. Niektórzy pewno się spodziewali. Niektórzy pewno nawet już wiedzą, przez kogo został zdetronizowany Bitcoin. Ale po kolei wszystko, to nie jest clickbaitowy tytuł. Wszystko się w dzisiejszym odcinku wyjaśni. No to zaczynamy przegląd. Standardowo zaczynamy od platformy x 5 Giełda w Szanghaju. Wrócił Optimizm do Azjatów. O, Chińczycy testują ostatnie, ostatni lokalny szczyt. Zobaczmy, Japonia. Japonia wyszła nawet powyżej ostatniego. Przebiła ostatni lokalny szczyt. Nasdaq. A Nasdaq wczoraj nawet zrobił nowe ATH SP. Wczoraj nie była TH, ale dziś już jest albo za chwilę będzie, czyli dalej dalej w górę. Na się wczoraj wzrosty, pomimo bardzo fatalnych wyników z Niemiec, ale kto by tam się przejmował wynikami, że tam gospodarka zwalnia, że wchodzimy w recesję, jak do dróg pieniędzy idzie pełną parą, kiedy z Topy procentowe zostaną obniżane. Darmowa pieni dar darmowe pieniądze. No, darmowe pieniądze właśnie powodują takie efekty, że można je pompować. Można tymi pieniędzmi pompować, co się chce, gdzie chce i ile wlezie. No, też będzie takie nawiązanie do kryptowalut. Lecimy dalej na WIG20. No, utrzymujemy się w miejscu przy górnej bandzie. Euro USD. Ale co ciekawe, dolar nam się umacnia. Czyli e, część ucieka do dolara, pieniędzy. To też, e, to też dziwna, dziwna sytuacja. Fund. No, fund stoi w miejscu. Frank. No i frank powoli, powoli w górę. No może te wzrosty mogą naprawdę tutaj przyspieszyć. Złoto. No, pomimo tego, że dolar nam się umacnia. To jednak gdzieś złoto stoi w miejscu. To dobry znak. Nie zareagowało spadkami, tak jak na parze. Euro, USD mamy spadki, tak? Na, na złocie trzymamy poziom srebro, a na srebrze to nawet nowy lokalny szczyt. Wczoraj nam się utworzył, ale ta, ta pionowa tutaj kreska prawie. Te mocne wzrosty no, mogą zostać za e, jakiś czas. Jakaś korekta tych wzrostów powinna być. Na ropie nic wielkiego się nie dzieje. Dobra, przejdźmy do kryptowalut, bo już pewno większość chce się dowiedzieć, kto zdetronizował bitcoina. Jesteśmy już na platformie TradingView. Kontrakty na bitcoina na giełdzie Bitmex. No, jesteśmy w konsolidacji, Znaczyłem tutaj dolną bandę tej konsolidacji 9080 i górną bandę 11132. Kurs nam zszedł do poziomu wcześniejszego lokalnego dołka. Zszedł poniżej wcześniejszej linii trendu wzrostowego. No i teraz testuję tą linię od dołu. No dobra, dobra, ale tej prezes coś mówił, że Bitcoin został zdecydowany. Przez kogo już niektórzy nie mogą się doczekać. Część pewno już wie. Pierwsza plansza, z pierwszej planszy już można było to rozszyfrować w prawne oko. Radkin pewno od razu wiedział, o kogo chodzi. No ale pewno większość nie wie. Nie wie, kto mógł zdetronizować Bitcoina. Ostatnie 5 sekund na szybkie zastanowienie, szybkie strzały. Jak to kiedy? W nocy przecież miało być tak pięknie. Tada, Teter. Tak właśnie. Teter zdetronizował Bitcoina. Ale gdzie zetronizował? E, tu mamy wykres rankingu, czyli wykres, tabelkę z rankingiem wolumenu, czyli obroty. Kto ma największe obroty? O, za ostatnie 30 dni największe obroty mamy na Tetherze. Pierwszy raz w historii to nie Bitcoin. E, nie na Bitcoinie są największe obroty, tylko na czym? Na Tetherze. Taki chichot losu. Że to akurat Tether zdetronizował Bitcoina, a nie na przykład Ethereum, czy Litecoin, czy EOS, czy coś innego. Tak, Bitcoin już nie jest walutą, za którą kupujemy inne kryptowaluty. Już nie jest tą główną parą do wymiany. Ci ludzie chcą kupić sobie inne krypto, to kupują najpierw Bitcoina. Nie, teraz już tą walutą stał się Tether. Tak, Tether wszedł na tron. Teraz. Jak chcemy sobie kupić jakieś inne krypto, to nie musimy przez Bitcoina i te główne kryptoluty z pierwszej dziesiątki czy dwudziestki możemy sobie kupić za Tethera czy za inne stable coiny. Mamy tutaj w tabelce też inne stable coiny jak TrueUSD. Jeżeli trzymacie pieniądze w stable to też je sobie zdywersyfikujcie. No i w Tetherze raczej nie trzymajcie, bo Tether jest mocno dodrukowany i nie ma zabezpieczenia w dolarach. USD, USD Coin, Paxos, Także ja osobiście preferuję trzymanie w innych walutach, pomimo, że płynność ich jest trochę mniejsza, i są na dalszym miejscu, ale dalej gdzieś blisko pierwszej dwudziestki niż w Tetherze, który już jest skompromitowany od dawna i lepiej niego unikać, ale paradoksalnie rzecz biorąc, Tether, którego powinniśmy unikać, został królem. Dziwne to, dziwny ten świat, no ale tak to wygląda i nie ma co się temu sprzeciwiać. Takie są fakty, że Tether jest główną, główną walutą teraz w świecie kryptowalut. Czy to dobrze, czy źle? No nie wiem, no tak po prostu się stało. No już nie będziemy nad tym rozpaczać, nad tym bitcoinem biednym, że już nie jest królem. No nie jest, był, no. długo się trzymał, ale no stało się to, co miało się stać, i prędzej czy później. To się stało, bo jaki sens kupować bitcoina, który jest niewydolny? Czasami sieć się zapycha, czasami opłaty są gigantyczne. Jak można sobie kupić Tethera? No, Tether niestety tutaj nie jest dużo lepszy. No, ale, tak jak mówię, mamy inne stablecoiny. Ktoś kiedyś mówił, że 2019 rok będzie należał do stablecoinów. No i jak na razie widać, że miał rację. Tether nowym królem obrotów na kryptolutach i no i tak i to jest to, co też mówiłem, że na bańce w 2017 roku nie było za bardzo jak kupować inne kryptoluty. No, na niektórych giełdach można było za fiaty kupić jakiegoś Litecoin, Ethereum, czy może XRP, ale to było takie słabe. A teraz, a teraz już, jeżeli giełda chce się liczyć, to musi mieć całą masę kryptowalut. Giełdy z Bitcoinem nie mają szans przetrwać na tym ciężkim rynku kryptowalutowym. No dlatego też stało się to, co jaki trend tutaj się zapoczątkował właśnie przy ostatniej bańce, że Bitcoin gdzieś tam dominacja Bitcoina spada. No i raczej będzie przez cały czas spadać, bo nie widzę potrzeby, żeby Bitcoin był główną parą walutową. Jak o wiele łatwiej. Już do niektórych zaczyna docierać, że handel na parach z Bitcoinem może się źle skończyć przy spadającym rynku i przy spadającej cenie Bitcoina, że może nam się wydawać, że zarabiamy, a tracimy, że może lepiej sobie pohandlować na parach z dolarem, ze stablecoinem, z Tetherem. Dobra, wróćmy do wykresu. Czyli tak, Bitcoin już nie jest królem. Wykres nam się tutaj zagina. Wcześniej się nie zagiął. Średnia krocząca 30-okresowa. Pada. wpadliśmy w konsolidację, duży trójkąt, wakacje, reszta krypto, niemrawo, nic się wielkiego nie dzieje. Dobra, dlatego myślę, że nie będę tu jakoś rozwodził się za bardzo nad tym, bo nic się tu wielkiego nie podziało od ostatniego filmu, więc przejdźmy do komentarzy, do komentarzy. Radk jak zwykle w formie. No to jedziemy. Plansza przedstawia widok na zatokę Biskajską w okolicy wyspy Gastelukatse, Co z Baskijskiego, znaczy niedostępny zamek. Znajduje się na niej prawdopodobnie zbudowana przez Templariuszy kaplica pod wezwaniem Jana Chrzciciela, która mimo byciu niedostępnym zamkiem, została w 1593 roku splądrowana przez Franciszka Drake'a. A potem wielokrotnie ulegała pożarom i doszczętnie spłynęła 10 listopada 1988 roku. Potem została odbudowana. Jest to symbol BTC, który ma być jak taki zamek i królować na wieki w świecie krypto. Zresztą tak jak nie ma zamku nie do zdobycia, tak nie ma dominacji BTC danej na zawsze i zastąpić go może nowy, odbudowany twór. No jakiś kurczę prorok. Tutaj mówi, że Bitcoin nie może być królem, no i właśnie został zdetronizowany. Ciekawostka, na wyspie tej kręcono sceny na smoczej skale w grze o tron. Oj, Ratkin się rozkręcił, rozkręcił się dość mocno. Tak jest, no nie ma rzeczy nie do zdobycia. Nie ma e, waluty, która przetrwała wieki. No chyba, że mówimy o złocie. Jeżeli e, na no złoto mówimy że waluta, pieniądz. No to faktycznie złoto przetrwało i na razie się jeszcze trzyma i trzyma cenę przez cały czas. A wszystkie fiaty, które były, upadały. No dlatego złoto jest jak na razie przez cały czas tym, co przetrwało najdłużej. Niektórzy to uważają, że Bitcoin taki stable, stable, że taka, że taka waluta jak złoto w starowaliu no ale to Storow Value od yy, 5, 7, 8 lat, no to takie słabe trochę. Jeżeli byśmy tak sobie podchodzili do tego bardzo płynnie, że coś jest Storow Value, no to możemy sobie wziąć przykład większość akcji jako Storow Value, bo przetrwały kryzysy wcześniejsze, jakie były, które jeszcze są na rynku i gdzieś nie spadły mocno. No dlatego tutaj bym trochę nie, nad, nie nadwyrężał tego słowa store bo jeżeli będziemy go tak rozwadniać, to możemy pod to pociągnąć już większość rzeczy, które gdzieś po prostu trwa. Ale od kilku lat, czy nawet kilkudziesięciu. Ale to chyba nie o to w tym chodzi. Dlatego no Bitcoin, no jak pokazała historia, jak yy, pokazałem przed chwilą, został zdetronizowany przez Tetera. No, tak samo zostanie zdetronizowany przez inną kryptolutę, która osiągnie większy market cap i będzie miała kapitalizację większą niż Bitcoin. No, według mnie jest to tylko kwestia czasu. A ci, którzy gdzieś zaślepieni i patrzą tylko w Bitcoina, a nie widzą innych rzeczy, no to gdzieś będzie kolejny taki filmik, prezes nagra i też powiem, że tu nagle Bitcoin kolejny raz został zdetronizowany, tym razem w market capie. No, ale to jeszcze. Daleka droga do tego, bo to nie od razu, już zbudowali, no ale tak jak niedostępny zamek, tak samo Bitcoin no nie został królem wszechczasów, przynajmniej obrotów na kryptowalutach. BNK85. Oglądam Twój kanał prezesie od jakichś dwóch lat i wielki szacun za ten kawał dobrej roboty, którą odwalasz. To chyba mój pierwszy komentarz pod Twoim filmem, ale musiałem w końcu pochwalić Twoje zdroworozsądkowe podejście do rynku, niezmienność poglądów, ciekawe i często trafne spostrzeżenia, systematyczność i ogólne podejście do tematu. Pozdrawiam i życzę samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Ostatnio dość sporo pojawiło się takich miłych komentarzy. Dziękuję wszystkim. Pokazuję tylko ten jeden, ale przy okazji dziękuję wszystkim, którzy czerpią z mojego kanału. Wiedzę i przydaje im się to nie tylko w tradingu, ale i w życiu codziennym. Myślę, że to miło, miło naprawdę mi jest to słyszeć, e, czytać takie komentarze. To tyle na dzisiaj. Czyli już wiecie, czyje to logo tutaj jest spiksalizowane. To Tether właśnie. Tether zdetonizował Bitcoina. E, względem wolumenu na rynku kryptowalut. Teraz to Tether jest królem i głównie ludzie handlują w parze z Tetherem. Dzięki za wszystkim, dzięki wszystkim za uwagę, za to, że oglądacie, za miłe komentarze, za krytyczne również, które też niektóre wnoszą do kanału dużo. I do usłyszenia, do następnego razu.